kawał roboty odwaliłeś. Barany. Czołem, znaczy salut. No tylko do lazaretu. W porządku? Świetnie. Patrzaj te ludzie. Gotowy do akcji! Cuda i dziwy. Ktoś coś mówił, czy pies słyszał? Więc? Więc? Wiesz co? Ja pierdykam. Mam dosyć tego przeklętego miejsca. Krwawej komety i dwóch kwadratowych dłoni.
kur... Znowu kamień. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat to mówiłem. No, ślicznie. Medalion drży. No żyją. Tak po prostu. Co ty?
bardzo. Co to kurwa ma znaczyć? Boż, kurwa, znowu kamień. Udało ci się coś zdziałać, Wiedźminie? Zjawa twierdzi, że jest duchem jednej z sióstr, które zamordowałeś. Teraz pragną zemsty. Za co ty chciałeś ode mnie tyle pieniędzy? Za opowiadanie bredni? Nie jesteś lepszy od nich, wybryku natury! Idź precz! Przecież wczoraj ją tu widziałem. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat nie mówiłem. Idą po ciebie.
Jednak jesteś głupcem, Wiedźminie. Uwierzyłeś duchowi zrodzonemu z cierpienia. Dzięki tobie stanę się naprawdę potężna. Kim jesteś? I kto zamordował siostrę? Ich kochany tatuś to zrobił. Edirnscy żołdacy pohańbili je i nie mógł tego znieść. Wrażliwy morderca. Dlaczego uwzięłyście się na Mavrika? Widzisz, jego ojciec prowadził ze mną pewne interesy. Nie posiadałam się z radości, gdy najpierw wysłał w moje objęcia swoje dzieci, a następnie sam zaszczycił nas swoją obecnością. Wtedy znacznie urosłam w siłę i pomyślałam, rodzina powinna trzymać się razem. I miałam rację. Mavrik był przepyszny. Aż dziw, że nie dotarło do ciebie, że Mavrik miał tylko dwie siostry. Początkowo martwiłam się, że na zwielokrotnienie kobiecej duszy nikt się nie nabierze. Dusza jego brata za bardzo się opierała. A tu proszę, naiwny Wiedźmin. Znaczyć. No, ślicznie. No przecież wczoraj ją tu widziałem. Udało. Byłem w chacie na klifie, gdzie stacjonowałeś z oddziałem. W piwnicy znalazłem ciekawe rzeczy. Nic o tym nie wiem i nie chcę wiedzieć. Chcę się tylko pozbyć zjawy. Jeśli nie powiesz mi prawdy, nie będę w stanie ci pomóc. No dobra. Ludzie gadali, że stary Malget kumał się z demonami z rzeki. Przez jej koryto przepłynęło masę krwi. Podobno żyją w jej głębiach istoty, które żywią się złem. To wszystko. Udało ci się coś zdziałać, Wiedźminie? Zjawy pojawiły się mimo, że ciebie tam nie było. Nawet gdybym je zabił, i tak powrócą. Będę potrzebował twojej pomocy.
No, skoro nie ma innej rady, co mam robić? Czekaj na mnie na plaży godzinę przed północą. Znowu kamień. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czerwony. Chodźmy, nie dajmy zjawom czekać. Nareszcie do nas wróciłeś, braciszku. Pora odpokutować złe czyny. Oddasz nam swoją duszę. Odczep się, zmoro! Drugi raz się przez siebie w gacie nie zesram. Razem z Wiedźminem wyślemy was tam, gdzie wasze miejsce. Naiwny Mavriku. Całe życie robiono z ciebie głupca. Prawda, Gralcie? O czym one mówią? Zjawy twierdzą, że jesteś ich bratem i zamordowałeś się 3 lata temu. Co ty na to? Jestem żołnierzem, a nie mordercą. Zanim podejmę decyzję, muszę znać prawdę. Nigdy w życiu nikogo nie zamordowałem. Jestem żołnierzem. Zabijam wrogów, nie kobiety. Mam twoje słowo przeciwko słowu złych duchów. A teraz mi pomóż. Nigdy nie zapomnę tego, coś dla mnie uczynił. Zapłaciłeś za to. Niewielka cena za spokój mojej duszy. Należą mi się wyjaśnienia. Może wreszcie powiesz mi prawdę. Urodziłem się przy samej granicy. Generał Vandergrift wiedział, że znam tu każde źdźbło trawy, dlatego mianował mnie dowódcą zwiadu. Stacjonowaliśmy w moim rodzinnym domu. To ten dom? Tak. Pewnego dnia zrobiłem rekonesans za rzekę. Kiedy wróciłem, zastałem ojca kopiącego groby, które widziałeś za domem. Co się stało? Honor był dla niego wszystkim. Dbał o nas, wpajał nam zasady.
A potem edirnskie żołdactwo dobrało się do moich sióstr. Nie mógł się z tym pogodzić. Co prawda zarzekał się, że to nie on, ale miał krew na ubraniu. Doszło do bójki. Spadł ze skały. Dlaczego zjawy chciały twojej duszy? Może nie lubią ojcobójców? Może. Idź do obozu, odzyskaj twarz. Znowu kamień. Nie rozumiem. Znalazłem pewien list do obywateli Kedwen. Ludzie listy piszą. Ty kretynie, to twoje wypociny. Skąd ten pomysł? Bo cię znam. Poza tym bezczelnie powołujesz się w nich na mnie. Nie jesteś jedynym wiedźminem na świecie. Czyli przyznajesz, że to ty. Pewnie, że ja. Ludzie i tak mają dosyć tego nadętego pajaca, który kolaboruje z Nilfgaardem. Więc postanowiłem nieco szerzej otworzyć im oczy. A wiesz, co ten nadęty pajac zrobi, jak się dowie, kto otwiera oczy jego ludziom? A skąd miałby się dowiedzieć? Tylko od ciebie. A zakładam, że mu nie doniesiesz. Zabiję cię. Tam. Po co się w to pakujesz? Henselt zaproponował, żebym pisał panegiryki na jego cześć. Wyobrażasz sobie? Ja i polityczne teksty. Za kogo on mnie uważa? Przecież teraz robisz dokładnie to samo. Możliwe, ale w słusznej sprawie. Henselt to kutas. Cały obóz oszalał na punkcie monet. Nic tylko ich szukają. Dorosłe chłopy z wypiętymi dupami między namiotami. Mi się to dziwne wydaje. Rozbijali obóz i ani jednej monety nie było. Rozeznasz się w tych zapiskach, czarodzieju? Skąd je masz? Nieważne. Nie wiesz, co w nich jest, prawda? Jakbym wiedział, to bym się nie pytał. To opis bardzo niebezpiecznego rytuału.
Właściwie czysta nekromancja, za którą pali się na stosie. Co to za rytuał? Polega na przyzywaniu duszy złego człowieka. Na tyle złego, by po śmierci błąkał się po ziemi. Taka dusza chętnie wchodzi w różne pakty w zamian za możliwość odejścia w zaświaty. Po co komu pakt ze złem? Różnie bywa. Zawsze znajdą się chętni zaprzedać duszę w zamian za coś wartościowego. Chętnie odkupię ten manuskrypt. Myślałem, że nekromancja jest zakazana. Owszem. Ja natomiast jestem zapalonym kolekcjonerem rękopisów z wiedzą zakazaną. Zostawię go sobie. Kto wie, może sam stanę się kolekcjonerem. Potrzebuję magicznego pyłu do znaczenia runów. A wiesz, że do tego potrzebna jest sproszkowana żywica komifory? Wiem. To wiesz również, że owa żywica jest niezwykle drogocenna. Powiedz Henseltowi, żeby ci zapłacił, bo zamierzam odprawić egzorcyzmy, które zdejmą z niego czar i cofną przepowiednie. A, trzeba było mówić tak od razu. Dostaniesz ile ci trzeba. Dziękuję, w imieniu króla. Mam jeszcze coś. Może ci się przydać. Co takiego? Prosiłeś o symbole ochronne. Weź ten grimoire. Są tu nawet runy chroniące przed łupieżem. Zaznaczyłem ci moje sugestie. Dzięki. Rozmawiałeś z królem? Informacja o odcięciu od klątwy szczególnie go uradowała. Doskonale. Będę potrzebował medalionu kapłana Kresta. Słyszałem, że król go ma. Nic ci nie da, dopóki nie uwolnisz go od klątwy. Tak po prawdzie go rozumiem. Masz spore szanse na zejście przy konfrontacji z Draugirami. Daj spokój, Detmol. Zwyczajnie się boicie, że zostawię was tutaj z całym tym bajzlem. O to akurat się nie boję. Wiem, dlaczego tu jesteś. A co do króla? Możesz go zrugać i zwyzywać od idiotów, jeśli taka twoja wola. Ale odradzam. Myślę, że znalazłem sposób na uwolnienie króla od klątwy. No to do dzieła. Niezbędna jest włócznia, którą żołnierz pchnął Sabrinę. Problem w tym, że mają Jorwet, wódz Skojatel. Wiem, kto to Jorwet. Jesteś pewien, że to ta włócznia? Mhm. Ostatnio widziałem go we flocie. Jorwet jest w Vergen, Wiedźminie. On i większość wiewiórek z okolicy przyłączyli się do powstania tej chłopki. Jorwet w chłopskim powstaniu? Coś tu nie gra. Jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić. Musisz się przeprawić przez mgłę. Co z pozostałymi artefaktami? Wiesz już wszystko? Jeszcze nie. W takim razie poczekajmy z przeprawą, aż się dowiesz. Głupio byłoby przeprawiać się raz jeszcze, nie sądzisz? Sądzę. Dowiedziałeś się czegoś o klątwie? Po drugiej stronie też jest czarodziej. Próbuję zbadać pole bitwy. Skąd wiesz? Po owocach ich czaru. To może być tri... Nie wiedźmi. Muszę się przedostać przez mgłę, inaczej nie zdejmę klątwy. Dam ci białą chustę, będziesz naszym posłem. Ponadto ta dziewka jest bardzo honorowa. Przyjmie cię, nakarmi, a przy odrobinie szczęścia może ją nawet wyhendożysz. Jesteś chory, Detmold. Mówią, że jest całkiem ładna. Nie gustujesz w wiejskich dziewuchach? Nie twój interes. Na wypadek, gdyby jednak elfy nie znały się na dyplomatycznych symbolach, weź ten pancerz. Z błogosławieństwem jego królewskiej mości. Nieskończona jest królewska troska, gdy życie króla od innego życia zależy. I jeszcze jedno. To cudeńko wskaże ci drogę we mgle i zapewni niewielką ochronę przed duchami. Dzięki. Tak ma... Bywaj.